Uroczystość nadania nowego sztandaru Szkole Podstawowej nr 1 imienia Wojska Polskiego w Porębie. Proszę wszystkich o powstanie. Całość na moją kantę. Baczność! Do hymnu! Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy myślimy, co nam obca przemoc ziemia, szabę odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączę się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Warta, będzie Polakami. Dał na przykład Bonaparte, jak zwyciężyć mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Po hymnie proszę o zajęcie miejsc. Wykonanie w dniu dzisiejszym hymnu narodowego wpisuje się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki Szkoła do hymnu, do której przystąpiliśmy wspólnie ze wszystkimi szkołami w Polsce. Dzień 10 listopada 2022 roku zapisuje się w historii naszej szkoły jako jeden z najważniejszych. To dziś nastąpi przekazanie nowego sztandaru szkole. W imieniu gospodarza dzisiejszej uroczystości Pani Agnieszki Andrzejewskiej, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie, witam gości w osobach. Burmistrza miasta Poręba, pana Ryszarda Styrę. Radnych powiatu zawierciańskiego, pana Bogusława Piotrowskiego. I pana Karola Hadrycha. Radnych miasta Poręba, panią Elżbietę Kołodziej, przewodniczącą Rady Miasta. Pana Tomasza Turka, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poręba. Panią radną Agnieszkę Eichenlau. Panią radną Grażynę Furmanek. Panią radną Barbarę Gole. Pana radnego Mariusza Błaszczuka. Pana radnego Krzysztofa Hamernika. Pana radnego Przemysława Kiliańskiego. Pana radnego Jarosława Machurę. I pana radnego Marta Miśtę. Serdecznie witamy panią skarbnik miasta Poręba, panią Joannę Muchę. Księdza proboszcza, księdza Piotra Mizerę. Wizytatora kuratorium oświaty, delegatura w Sosnowcu, pana Kazimierza Horbatowskiego. Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Będzinie, podpułkownika Wojciecha Bakalarza. Wiceprezesa Lokalnej Grupy Działania Perła Jury, pana Jakuba Otczyka. Prezesa Fundacji Wspierania Rozwoju Edukacji Pro Futuro, pana Daniela Bartłomiewicza. Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, pana Mariusza Grabarczyka. Dowódcę Jurajskiego Szwadronu Kawalerii imienia Króla Jana III Sobieskiego, pana Marka Pałuchę. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Porębie, panią Małgorzatę Dychus. Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 imienia Misia Uszatka w Porębie, panią Justynę Kłosowską. Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Porębie, panią Ewę Weber.
kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie, panią Katarzynę Wilk. Zastępcę przewodniczącego Rady Seniorów, panią Annę Potok. Wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów NESPO w Porębie, panią Janinę Gajek. Przewodniczącego Rady Rodziców, pana Adama Wodzińskiego. Z wielkim szacunkiem witamy emerytowanych i byłych dyrektorów szkoły, panią Urszulę Smolarską, panią Jadwigę Rok, panią Jolantę Pucek, panią Iwonę Muskalską i pana Arkadiusza Pompkę. Witamy przedstawicieli przedsiębiorców, panią Grażynę Hadryk, prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Porębie, pana Arkadiusza Trzebińskiego, firma Actin, panią Agatę Hons, firma AG Bet, pana Karola Cupiała, PPHU, firma Karol Cupiał, oraz pana Mariusza Częczka, prezesa firmy Extreme Shine. Z wielką radością i sympatią witamy absolwentów i sympatyków szkoły, panią Anitę Dobiech-Kleszcz, panią Beatę Hamernik, państwa Magdalenę i Marka Wystrychowskich, panią Kingę Żelichowską oraz Krzysztofa Milewskiego. Witam nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły. Przekazuję głos pani dyrektor. Kształcenie i wychowanie w polskim systemie edukacji winno służyć u młodzieży rozwijaniu poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. A szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Wobec powyższego bardzo ważnym zadaniem szkoły jest rozwijanie poszanowania dla symboli narodowych, w tym sztandaru szkoły. Każdy człowiek posługuje się symbolami. W naszej kulturze są one pewnymi znakami umownymi, które mogą mieć różne znaczenie. Za symbol najważniejszych wartości, tradycji, wierności, honoru i męstwa uznawany jest sztandar. Stanowi on znak państwa, jednostki wojskowej, organizacji, kościoła lub szkoły. Kardynał Stefan Wyszyński mówił: sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową. Sztandar szkoły jest symbolem jej tradycji i historii. Jest znakiem łączącym tych, którzy opuszczają jej progi, jak i obecnych i przyszłych uczniów. W szkole sztandar towarzyszy podczas najważniejszych wydarzeń. Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uroczystości patriotyczno-religijne, święta narodowe oraz inne ważne apele. Pamiętając o wymowie sztandaru, należy mu okazywać cześć. W naszej szkole do tej pory używany był stary sztandar z imieniem Ludowego Wojska Polskiego, a godło Rzeczypospolitej Polskiej, wizerunek orła białego na sztandarze, pozbawiony był korony. Dlatego podjęliśmy starania o jego zmianę. Nowy sztandar z imieniem Wojska Polskiego jest ostatecznym wypełnieniem ustawy dekomunizacyjnej z kwietnia 2016 roku i wprowadza naszą szkołę w nowy rozdział historii.
Sztandar, który do dnia dzisiejszego funkcjonował w Szkole Podstawowej nr 1 w Porębie, przekazany był przez FUM Poręba w roku 1974. Dlatego uczestniczymy dzisiaj w wydarzeniu na skalę pokoleniową. Po 48 latach uczniowie naszej szkoły otrzymają nowy sztandar i nową tablicę patrona Wojska Polskiego. To piękny dar od ludzi ściśle związanych z naszą szkołą i naszym miastem. Za mną na prezentacji widzicie Państwo slajdy z kroniki szkolnej z uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 1 w Porębie z roku 1974. Obserwujemy na niej, że podobne chwile przeżywali ówcześni uczniowie szkoły. Nie można oprzeć się wrażeniu, że historia zatoczyła koło. Jestem niezwykle wdzięczna i dumna, że jest nam dane przeżywać tak doniosłe chwile i być częścią ważnego wydarzenia w historii szkoły. O randze tej uroczystości świadczy też objęcie jej honorowym patronatem przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz przekazanie pamiątek okolicznościowych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W dniu dzisiejszym, w przededniu rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców i ofiarności wielu osób, udaje nam się dokonać symbolicznej zmiany. Niech ten sztandar, jak most, połączy nasze pokolenie z kolejnymi pokoleniami uczniów, nauczycieli i mieszkańców Poręby. Niech towarzyszy uczniom tej szkoły w najważniejszych momentach jej życia. W kraju wolnym, niepodległym i bezpiecznym. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Rady Rodziców, pana Adama Wodzińskiego oraz wiceprzewodniczącą panią Annę Król. Sztandar jako symbol stanowi wyjątkowe weksylium istniejące tylko w jednym egzemplarzu, a fakt jego ufundowania stanowi najwyższe uznanie społeczne dla organizacji skupiającej ludzi o określonych przekonaniach i poglądach, stowarzyszonych wokół idei stanowiącej cel ich działalności. Jest więc symbolem wyjątkowym i szczególnym, wobec czego istotnym stało się, by cała przeprowadzona procedura była profesjonalna. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 imienia Wojska Polskiego w Porębie podjęła się zadania utworzenia komitetu fundacyjnego składającego się z inicjatorów i sponsorów, a także organizatorów przedsięwzięcia. W proces fundowania sztandaru zaangażowaliśmy ludzi cieszących się autorytetem lokalnej społeczności oraz osoby zaufania publicznego, w tym przedstawicieli władz lokalnych. Listy intencyjne skierowaliśmy do rodziców, uczniów, przedstawicieli instytucji miejskich, przedsiębiorców, absolwentów i mieszkańców. Cała procedura była transparentna, w pełni zgodna z wymogami formalno-prawnymi. Zbiórka osiągnęła swój cel i dzięki temu udało się zakupić sztandar, gablotę, tablicę sponsorów oraz przygotować dzisiejszą uroczystość. Było to możliwe dzięki wysiłkowi całej społeczności szkolnej oraz hojności sponsorów i darczyńców. Chcemy w tej chwili podziękować za okazane wsparcie i bezinteresowną pomoc fundatorom i darczyńcom poprzez ich przedstawienie. Przedstawiciele organu prowadzącego jednostek podległych gminy Poręba. Pan Ryszard Spyra, burmistrz miasta Poręba. Pani Joanna Mucha, skarbnik miasta Poręba. Pani Katarzyna Wilk, kierownik MOPS w Porębie. Pani Ewa Weber, kierownik zespołu ekonomiczno-administracyjnego w Porębie. Pani Justyna Brzozowska, inspektor do spraw oświaty Urzędu Miasta Poręba. Przedszkole miejskie nr 1 imienia Misia Uszatka w Porębie, Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Jana Pawła II w Porębie, radni powiatowi i gminni,
Pan Karol Hadrych, radny Rady Powiatu Zawierciańskiego. Pan Bogusław Piotrowski, radny Rady Powiatu Zawierciańskiego. Pani Ewelina Janeczek, radna Rady Miasta Poręba. Pan Krzysztof Hamerlik, radny Rady Miasta Poręba. Pan Marek Mieśta, radny Rady Miasta Poręba. Pan Przemysław Kiliański, radny Rady Miasta Poręba. Pan Jarosław Machura, radny Rady Miasta Poręba. Klub Radnych Jedność i Przyszłość Rady Miasta Poręba. Klub Radnych Pozytywna Inicjatywa. Osoby i instytucje wspierające szkołę i współpracujące ze szkołą. Ksiądz prałat Andrzej Michalak, ksiądz proboszcz Piotr Mizera, ksiądz Grzegorz Borowik, lokalna grupa działania Perła Jury, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nestor w Porębie, państwo Grażyna Edward Furmanek, pan Tomasz Bądzelewski, pan Adam Wodziński, przewodniczący Rady Rodziców, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Porębie. Przedsiębiorcy: Aluron Spółka z o.o. Systemy Aluminiowe, Actin Spółka z o.o., Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji Pro Futuro, Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Porębie, pani Małgorzata Filipecka, Obiady Domowe, pani Agata Hons, AGB, Produkcja i Sprzedaż Garaży Żelbetowych, pani Aldona Turek, Limba, pan Mariusz Parla, Porpar, Modelarstwo Odlewnicze, pan Lech Gawron, Promarch, Zakłady Produkcyjne, pan Dominik Rauch, ProConsulting, pan Mariusz Częczek, Dr. Extreme Shine Pro Detailing, pan Michał Żurek, FAT, Pośrednictwo Nieruchomości, pani Maria Lebiecka, PPHU, Kolmet, pani Ewa Lis, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe, pan Tomasz Potęga, Cukiernia u Bartusia, pan Karol Cupiał, PPHU, Karol Cupiał. Absolwenci: pani Agnieszka Zalewska, pani Beata Hamerlik, pani Aneta Dobiech-Kleszcz, państwo Magdalena Marek-Bystrychowscy, pan Marcin Sobczyk, pan Michał Andrzejewski, państwo Kinga i Artur Żlichowscy, pan Krzysztof Milewski. Byli i obecni pracownicy szkoły: pani Agnieszka Andrzejewska, dyrektor szkoły, pan Sebastian Wilczyński, wicedyrektor szkoły, pani Jolanta Pucek, wicedyrektor szkoły w latach 2019-2022, pani Jadwiga Rok, dyrektor gimnazjum w latach 1999-2006, pan Arkadiusz Wojdyła, nauczyciel, pani Katarzyna Bójko, nauczyciel, pani Krystyna Mazur, nauczyciel, pani Justyna Perończyk, nauczyciel, uczniowie klas: Igor Zalejski, uczeń klasy 5A, Adam Kowalski, uczeń klasy 7A oraz uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami. Niech podziękowaniem za Państwa zaangażowanie będzie prezentacja gwoździ fundacyjnych na tablicy sponsorów, trwale umieszczonej przy sztandarze szkoły oraz dyplomy pamiątkowe, które wręczymy zaraz po zakończeniu uroczystości podczas wpisów do Księgi Pamiątkowej oraz zdjęcia i artykuł z dzisiejszej uroczystości na stronie internetowej szkoły. Dla nas wszystkich zwieńczeniem uroczystości będzie prezent muzyczny zaprezentowany przez uczniów szkoły.